Słuchajcie, trochę tak nietypowo jak na Grzegorza Dudę, dlatego że Volkswagen T6 w wersji T6.1. Którego kupiłem do firmy. Kupiłem do firmy Blaszaka po to, żeby służył na wyjazdy, na eventy, żeby mógł przewieźć jakieś rzeczy, że można było zapiąć lawetę, przewieźć samochód z programu na przykład, żeby Wam go pokazać. No ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że mieć takiego zwykłego busa to trochę nie po mojemu, nie? Czyli robimy z niego wyjątkowego busa. Na razie to nie wygląda najlepiej. Kupiłem ten samochód uszkodzony z małym przebiegiem. Naprawiamy. Oczywiście uszkodzony po to, żeby było taniej. Nie ma sensu wydawać na nowe samochody w moim przypadku pieniędzy. Wolę sobie go zrobić po swojemu. A kupując taki uszkodzony samochód, mamy większe możliwości, dlatego że zostaje trochę budżetu na to, żeby go zrobić po swojemu. Czyli pomijając już zderzaki, które tutaj wylądują, fajne, lampy, koła przymierzyłem. Takie koła mieliśmy tutaj, BBS-y. Wprawdzie one były z BMW, które zostały mi z M3. A tutaj, gdzie charakterystyczny znaczek był M-Power, kojarzycie takie M-ki wklejone tutaj kolorowe, no to Volkswagen to jest airline, tak? No to internet ma dzisiaj wszystko. Dopasowane idealnie w to miejsce będzie airline, w środku emblemat BBS, ale to nie wszystko, słuchajcie. Samochód idzie na glebę. Mam nakładki, które zaraz Wam pokażę, które będą tutaj poszerzać do tego, żeby te koła szersze się zmieściły. Brakuje mi paru rzeczy, ale najpierw od nakładek. Momencik. Poczekać. Wziąłem kilka listew, one są zrobione podkładem w tej chwili. Były czarne, po to, żeby je polakierować. Poczekajcie, połóżmy je gdzieś tutaj. Albo delikatnie w tym miejscu. Podkład jeszcze będzie szlifowany, także tutaj niczemu nie przeszkadza, ale zobaczcie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. O, ten element idzie w tym miejscu, zobaczcie, na drzwi. Bardzo fajny produkt, on bardzo fajnie pasuje. Jak to będzie w kolorze, to nam optycznie ten samochód bardzo poszerzy. To auto się bardzo zmieni. Natomiast tutaj tylna nakładka Wam pokaże fajną rzecz. Oczywiście zobaczcie listwy na boki, tak samo, żeby to wszystko tworzyło jedną całość. Od przedniego zderzaka przez przedni błotnik drzwi, ta płaszczyzna duża boku, no i nakładka tylna. Teraz do Was zagadka, od razu. Zobaczcie, to idzie tak i w tej chwili mamy takie poszerzenia i w tej chwili mamy takie poszerzenia. Coś ala na przykład jak w Range Rover Sport SVR, czyli takie delikatne w kolorze, które tylko poszerzają do innego ET-felgi. W tej chwili o, ta felga idzie idealnie w linii. Dobrze to będzie wyglądało. Będzie to fajnie, będzie szeroko. Będzie minus 3 centy na dół. Zwróćcie uwagę, jaka jest opona. Ta opona jest 200, żebym Was nie skłamał. Słuchajcie, już teraz widzę. Opona szeroka 285, 40, 19, czyli kawał koła. Biorąc pod uwagę to, że jest to napęd na jedną oś, postanowiłem założyć szerszą oponę do tyłu. Do przodu założymy 2, 4, 5, 4, 5 na węższą felgę. Tak jak mówiłem, to są felgi z BM-y. BM-a wiecie, z tyłu szeroko 10 cali, z przodu 9 cali. Dlatego musimy tutaj zróżnicować, musimy jedynie pamiętać o tym, żeby średnica, a tak naprawdę obwód koła był taki sam, żeby nie świrował ABS. Czyli to mamy z głowy, ale zobaczcie tak, mamy tutaj to, mamy listwę i cały czas czegoś w tym samochodzie brakuje. Ale na szczęście jest firma w Polsce, a tak naprawdę ode mnie parę kilometrów, moich przyjaciół, z którymi współpracuję ładnych kilka lat, którzy, jak okazało się, produkują też rzeczy do busów, nie tylko do samochodów takich, które są bliżej ziemi, osobówek, czy też wyczynowo-sportowych, tylko busy też mają. I zobaczcie, chciałbym, zanim puścimy ostatni odcinek już z budowy tego auta, latarka się świeci,
Cyk. Pyk. Nie świeci się. Zobaczcie. Co wy o tym sądzicie? Zobaczmy na zdjęcia. Zrobiłem sobie screeny. O, moja żona w bieliźnie to nie. Tu. Pyk. Czemu się śmiejesz, operator? Każdy ma w twoim telefonie żonę w bieliźnie, tudzież bez. Prawda? No, prawdziwa miłość nigdy się nie gasi. Zobaczcie. Ten samochód ma drzwi skrzydła z tyłu. To jest bardzo ważne. Dla nas bardzo pomocne, dlatego że możemy coś tutaj włożyć, uchylić te drzwi, tak, i coś przewozić w środku. I teraz zobaczcie. Spoiler. Do drzwi tak zwanych skrzydeł, który jest łamany. Przyjrzyjcie się temu i zobaczcie, czy się wam taki spoiler podoba. Następna rzecz. Takie dokładki z boku, bo w momencie, kiedy dołożymy te nadkola, no to ten dół się robi taki łysy. Taki podkulony, podcięty, brzydki, niesmakujący. Zderzaka nie ma, także operator, tutaj popłynąłeś, bo to jest do zderzaka tutaj z tyłu, z boku. Jedziemy dalej. Do tylnego zderzaka taki dyfuzorek, który zrobi fajną imitację. Nie ma wiochy, tylko jest bardzo delikatny, taki zaznaczający sportowość tego samochodu. Zobaczcie, tak, o. Progi, bo też jak nakładki założymy, to będzie wszystko wystawało, a tak to o. Taki ładny kształt tutaj z boku, aż to będzie smakowało. No i to co te gryzki lubią najbardziej, czyli dyfuzor przedni, splitter, chciałoby się powiedzieć przy ziemi. Na szczęście nie, będzie troszkę wyżej, ale zobaczcie jak to pięknie wygląda, czyli krawężniki nie będą nasze, nie będziemy go urywać, a myślę, że to będzie według mnie bardzo dobrze wyglądało. Także piszcie w komentarzach, zostawiamy ten pierwszy odcinek w powietrzu. Co wy sądzicie o takiej przeróbce busa? Czy byście dawali takie nakładki, takie, owakie? Jak to widzicie w ogóle? Czy fajnie będzie wyglądał biały bus na złotej feldze, jeżeli dodamy do niego trochę grafitu i dodamy złotomiedzianych napisów, tych moich takich, czyli Dude, Going to the Future, Duda Garaż na złoto, Duda Motorsport na złoto. Eventowo fajnie, czy nie? Piszcie, zanim go zrobię, a później będziemy nagrywać już odcinek finalny, jak będziemy te wszystkie rzeczy montować. I na końcu powiecie, Duda fajnie, albo Duda, wiesz co, do busa to nie pasuje. Zobaczymy. Ja idę według własnego serducha, no i trochę według waszej myśli, jeżeli mi coś podpowiecie. Do zoba. Co ty robisz? Nagrywam przebitki. No ale chodzisz tutaj, kurczę, bo jeszcze jedną rzecz, zdradzimy tajemnicę, bo w ogóle to nie miało być sportowo, formułowo, wyścigowo, eventowo, tylko był jeden głupi pomysł, żeby zrobić z tego, uważaj na moje nakładki, żeby zrobić z tego auta samochód terenowy, żeby go przerobić 4x4, żeby założyć, zobaczcie, takie koła do niego i żeby było coś zupełnie, zupełnie innego. No ale te terenówki są jednak troszkę dalej mnie. Sorry, Terenwizja. Więc tym razem terenówki nie będzie, ale po tym egzemplarzu być może kupię Ośkę, taką świeżą też, jakąś lekko pacniętą, żeby można było ją naprawić. I może zrobię 4x4 w DSG, jakiś fajny, może włożymy 2.0T FSI, na przykład jakiś silnik z 300 koni do niego i taka terenóweczka latająca, podwyższona, a nie na glebie, z kolei pójdziemy w drugą stronę. Także zobaczymy. Staram się zawsze robić samochody, żeby było coś dla każdego. Zobaczcie na moje projekty telewizyjne, każdy jest inny. Fajne jest to, że jak spotykam się z wami na eventach, to jednemu się podoba Audi, innemu Toyota, innemu BMW, innemu jeszcze maluszek, komuś innemu camper, chociaż camper to się wszystkim podoba. No ale wiemy o co chodzi. Czyli to wszystko sobie tak pięknie żyje. Jedni tęsknią za Kobrą, inni płaczą za Fiatem Coupe dużym. Także tak to wygląda. To może po wyścigówce zrobimy rzeczywiście terenówkę, bo to szybka akcja, 4x4 DSG, tu, fajny motor i może się dziać. Dziękuję.